16 czerwca. Na ten dzień się szykujemy. Tak, zapraszam serdecznie na obchody pod nazwą 80-lecie powstania Szkoły Podchorążych Batalionów Chłopskich w Rososzu. Wydarzenie związane jest z tym, co działo się tutaj dziesiątki lat temu, aczkolwiek lasy wokół Rososza, miejscowości ościennych pamiętają naprawdę historie, które warto przypominać i warto o nich pamiętać. 80 lat temu powstała Szkoła Podchorążych Batalionów Chłopskich. Na naszym terenie bataliony chłopskie działały i właśnie chcemy w naszej gminie to podkreślić. I też również mamy obchody 40-lecia powrotu siedziby gminy do Rososza i też chcemy to zaznaczyć, taki patriotyzm lokalny. Rososz słynie z tego patriotyzmu lokalnego. Tak naprawdę ten dzień, gdyby ktoś chciał tutaj przyjechać i spędzić go z wami, to musi się szykować na wczesne godziny przedpołudniowe i późne godziny wieczorne. Tyle będzie to trwało. Tak, zaczynamy już o 11:00 od złożenia wieńców przy pomniku Skoczylasa, który się znajduje przy Zespole Placówek Oświatowych w Rososzu. Następnie będzie msza w kościele parafialnym o godzinie 12:00. Po mszy udamy się pod plac GOK i tutaj będą taka część artystyczna, część oficjalna. Wymieńmy, jakie atrakcje czekają ewentualnie gości, którzy was odwiedzą. Na początku będzie prelekcja dotycząca historii Szkoły Podchorążych oraz 40-lecia powrotu siedziby gminy do Rososza. Mam nadzieję, że się pojawią zaproszeni goście, którzy też byli związani z działaniem batalionów chłopskich albo ich dziadkowie i też będą mogli oczywiście coś powiedzieć o swoich wspomnieniach. W części artystycznej zaczynamy od widowiska słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Rososzu. Następnie występ orkiestry dętej OSP Rososz. Widowisko plenerowe na pewno będzie dużą atrakcją. Będzie to widowisko w realiach II wojny światowej zaprezentowane przez grupę rekonstrukcji historycznej. Planujemy ją tak około godziny 15:30. Po tej rekonstrukcji udamy się na pokaz umiejętności kawaleryjskich zaprezentowany przez Radzyńskie Stowarzyszenie Kawaleryjskie imienia rotmistrza Wincentego Zawadzkiego. Kolejna długa lista naszych atrakcji, występy zespołów chóru Echo Podlasia, zespołu ludowego Zielawa, jest to nasza grupa lokalna. Dodam tylko, że ona w tym roku będzie obchodziła 20-lecie, więc kolejne nasze lecie. Występy grupy szkoły Diament z Radzynia Podlaskiego, szkoły tańca. Jest to grupa, gdzie nasze dzieci uczestniczą w Rososzu na zajęcia, więc też dzieci nasze z Rososza będą występowały oraz uczące się w Szkole Diament. Następnie wręczenie nagród z konkursów plastycznego oraz pieśni żołnierskiej i patriotycznej. Były to dwa konkursy przy współpracy z zespołem placówek oświatowych w Rososzu dotyczące tematyki batalionów chłopskich, żołnierskiej i patriotycznej. Zaprosiliśmy gwiazdę, młodą gwiazdę, wschodzącego artystę, ale już pewnie w pełni też rozwijającego się, Miłosza Bachonko, który wygrał 14. edycję Mam Talent. Miłosz gra na akordeonie i zaprezentuje swoje umiejętności. Zapraszam szczególnie młodych widzów, aby przyszli, zobaczyli, jak w tak młodym wieku można grać i spełniać się jako artystycznie. Będzie też czas na rozmowy, na zadawanie pytań Miłoszowi. Miłosz jest na to przygotowany, więc zapraszam wszystkich. O 20:30 pokaz Teatru Ognia Antidotum z Białej Podlaskiej, godzina W. Też jest tutaj nawiązanie do II wojny światowej. Potańcówka z zespołem Szafir Band będzie kończyła nasze obchody. Planujemy ją na godzinę 21:00. Dodatkowo będzie można jeszcze zobaczyć dwie wystawy.
Pierwsza wystawa jest to wystawa fotograficzna. Piotr Ułanowicz, wójt gminy Rososz, zginął w 1941 roku w KL Auschwitz. I tutaj ta wystawa jest widoczna za mną w tle, w naszej sali widowiskowej. Ją będzie można obejrzeć, a także będzie można się zapoznać. Tutaj mam książkę. Jest to książka wydana przez rodzinę o Piotrze Ułanowiczu. Są tutaj zdjęcia rodzinne, też dokumenty. I będzie można też pewnie taką książkę dostać. Również wystawa o tematyce historycznej, zawierająca umundurowanie, broń oraz inne przedmioty nawiązujące do historii militarnej powiatu bialskiego i gminy Rososz. Ta wystawa tylko będzie przez okres imprezy, tutaj tylko w niedzielę 16 czerwca, więc też zapraszam miłośników militariów. Dodam tylko, że został wykonany przez Gminny Ośrodek Kultury dodruk książki Włóczęga. Jest to książka wspomnienia komendanta oddziału specjalnego batalionów chłopskich i też taką książkę będzie można u nas dostać. W tej książce są wspomnienia Franciszka Bandzarzewskiego i wiele osób może też w tej książce zobaczyć, jak Szkoła Podchorążych funkcjonowała, jak się oni organizowali. Jest bardzo dużo zdjęć też z tamtego okresu, więc bardzo interesująca pozycja. 16 czerwca, Rososz, zapraszamy. Mnie najbardziej ciekawi i chciałbym po prostu podpytać jeszcze o to widowisko, które ma nas przenieść w realia czasów II wojny światowej. Inscenizacja, czyli aktorzy będą nawiązywać do jakby zwykłego życia pod okupacją. I będzie taka sytuacja, ja nie będę tutaj zdradzać szczegółów, ale która mogłaby się wydarzyć na wsi podczas II wojny światowej. Rzadko się zdarza, żeby wydarzenie miało również dodatkowe elementy w postaci, tak jak tutaj, dwóch wydawnictw, które na ten moment specjalnie dodrukowuje się i będą dostępne dla uczestników wydarzenia. To wasz pomysł, rozumiem. Tak, ale wiadomo, że wspomnienia, książki wyszły z inicjatywy rodzin i to one są jakby głównym autorem tej inicjatywy. Ja jako dyrektorka GOK-u uważam, że takie inicjatywy trzeba wspierać i dlatego też zaproponowałam tutaj dodruk książek o książki wspomnienia Włóczęga. Też ludzie się dopytują, jak już wiedzą, że są dodruki, to też ja już mam takie zapytania, czy będę mógł dostać. To też mnie bardzo cieszy. Jeśli chodzi o pozycję Piotr Ułanowicz, wójt gminy Rososz, jest to nowa pozycja. Wiele osób nie zna tej pozycji, no bo ona dopiero jakby przez rodzinę została wydana w maju tego roku. Czyli to jest bardzo świeża sprawa i też tutaj zadaniem naszym jako instytucji kultury jest wspominanie osób, które były ważne dla naszej gminy. A taką osobistością na pewno był pan Piotr Ułanowicz. Komu należą się podziękowania? Chociaż o tym będziemy mówili 16 czerwca, również 16 czerwca Radio Biber będzie obecne, aby przygotować Państwu materiał wideo i filmowy z tego wydarzenia, więc jeśli ktoś nie będzie mógł, to będzie mógł to obejrzeć, to co będzie się działo w Rososzu. Natomiast impreza nie powstałaby dzięki wsparciu przykładowo powiatu bialskiego czy gminy Rososz. Tak, oczywiście tutaj powiat bialski, starosta bialski uczestniczył w dofinansowaniu tej imprezy. Gmina Rososz
też właśnie dzięki temu mogliśmy zrobić dodruk tych książek. To jest bardzo ważne. Ja jeszcze tylko dodam, że takie imprezy też są i dla dzieci, więc będą też i atrakcje dla dzieci. Takie jak teraz muszą się odbyć, powiedzmy, jest to punkt stały. Czyli dmuchańce są wszędzie. Dmuchańce są wszędzie i będą i u nas dmuchańce. Będzie też malowanie twarzy, tatuaże brokatowe, wata i popcorn też będzie przez jakiś czas za darmo, więc na pewno i dzieci też będą... Trochę też edukacji, ale też i zabawy będzie. Całymi rodzinami zapraszamy na 16 czerwca do Rososza. Dokładnie. Każdy znajdzie coś dla siebie.